Witam was, kochani, w kolejnym odcinku z Mad Maxa. Czemu to ciągle mi się, kurde, przesuwa ten ekran? Tak skacze ta kamera. Nie wiem, w każdym razie. Kochani, jesteśmy u Chrzystobrodego i lecimy tu do tego miejsca na dole. Tu jest ten miejsce poszukiwań, które... Które to miejsce? Powiedziała, że tam będzie prawdopodobnie jakiś wóz. W każdym razie karoseria chyba. Którą można dodać do kolekcji. Tu się coś pali. Nie szkodzi. Nie wiem przypadkiem, czy czegoś nie dodałem. Do samochodu. No proszę was. I są. Prawda, chyba zrezygnował. Nie. Nie mam czasu. U spojówki chyba mam ekipę sprzątającą już, także tam też ewentualnie jak robię zadymę, to mi dostarczają ten złomek. A w ogóle ile złomku mamy? 2500, spoko. Znaczy, mogło być lepiej, ale wystarczy na ewentualny V8. Teraz wszystkie rzeczy, które można ewentualnie odblokować, odblokowuje się za pomocą misji, więc no już nie muszę obniżać. Chociaż pograłem sobie tutaj troszkę i tutaj poczyściłem. I tutaj odkryłem właśnie ostatnio obóz Ogara, gdzie można... tutaj barwy wojenne właśnie ostatnie, czyli te złote. I to prawdopodobnie zrobimy też dzisiaj, jeżeli wszystko pójdzie według planu, czyli to nie będzie za długie. To jest... Co to jest? No właśnie, tutaj byłem w tym miejscu i to było zablokowane. O, tutaj były normalnie kamienie dookoła. Tu nie było wjazdu. Nie, z buta. No nie szkodzi. O kurde, coś tu faktycznie jest. Grobowiec rabusia. Faktycznie. Tank's empty. Maybe there's some cans around. No może. Chyba mam jeden w razie czego w Magnum Opus. A, 1.4. Dobra, to trzeba poszukać. Tu jest jakieś przejście. Faktycznie. I dobra, jest kanister. Mam nadzieję, że oni nie ożyją, ale to chyba nie ta... Nie taka gra. Sorry, że tam przebiegłem po tobie. Nie wiem... Aha, dobra, w 100%. Bo tam było przejście, widzieliście. Nie wiem, czy... Nie rozwalić... A nie, no przecież jakoś muszę wyjechać stąd, nie? Słaba konstrukcja. Dobra. No i jeden kanister na zatankowanie. Elegancko. No to taka, kurde, misja tylko po nagrodę w sumie. Dobra, żebym teraz nie podpalił. A sprawdzałem tam ten wcześniejszy odcinek. Znaczy, wcześniejszy albo jeszcze wcześniejszy, gdzie podpaliłem... Gdzie podpaliłem kanister zamiast zatankować balon, ale było napisane w tych podpowiedziach. Że będzie tankował, nie? Spoko. Jaki ten w ogóle typ z tyłu? Spoko to jest. Nie wiem, czy wystarczy tak naprawdę tego paliwa. Tu mógłbym ewentualnie zatankować. I chyba tam pojedziemy. Spoko. Może jakoś super prędkości nie rozwija, bo cały czas na gazie mam.
i kurde wysoki punkt środka, jak to się nazywa? Środek ciężkości, że ma wysoko ustawione. No pogrzało was! Nastąpi jego zresetowanie. Dobra, myślę, że połówka już styka. Nie chcę, żebym się resetował. Twierdzę, go muszę zawieźć, nie? Tylko zobaczcie, kurde, jak mało tego. Połowa zdrowia. Ale mi zarzuca. Masakra. No ale lecimy. Tylko, że jestem kurde widoczny, nie? Dla Skrotusa, znaczy dla ludzi Skrotusa i dla innych łachmytów. Tutaj taka delikatna kontra. Lecimy! Że tu powinno być w miarę spokojnie. To był ten obóz, tam ktoś jedzie. Łoż ty! W mordę kopany! Nie wiem, czy przejadę, kurde, przez moją głupotę, a nie przez tam jakiś skurczybyków. Mam niby dopalacz. Dobra, ale twierdzę, widać już. Horyzoncie. Coraz mniej, kurde. Ostrożnie trzeba. Dobra, myślę, że dojadę. Taka konterka tutaj. Nie, słuchajcie, to jest... To nie jest samochód na moje potrzeby. Nawet nie mam, kurde. Co to jest to? Aha, nie ma nic. Albo po prostu myślałem, że plusik to jakoś, jakaś naprawa czy coś. Nie mam pewności, czy szalony rydwan do czegoś się przyda, ale nie da się ukryć, że jest mocny i szybki. Mam nadzieję, że duchy przeszłości nie będą mnie nawiedzać w snach. No dobra. Tu chyba wszystko mamy, co my mamy mieć. Więc teraz proponuję właśnie udać się tutaj. Tu mamy balonik. Pojedziemy do tego typa. I zobaczymy. Dobra. Jesteśmy. Tu oczywiście leci sobie tak zwany skurczybyk konwój. No, wzeruj kamerę, bo nie widzę. No i mamy do dyspozycji archanioły również. Właśnie nie wiem, czy ja mogę stąd dziabnąć nie to. A tu jest ostatnia maska, gdzieś się tutaj zdobyłem. O, taka. Z dzieckiem, ale słabe. W sensie, no takie wiecie. Uwaga! Tak jest, ekipa sprzątająca działa. Aha, tu jest ta. Tak zwana drabinka. Dzisiaj za często mówię tak zwany, nie? Słówko. No. A kurde.
No dobra. Aż podskoczyliśmy. Taka siła. A co? A, nóż mam. Co ja mogłem karniaka sprzedać? Bo... No bo bym miał ten nóż. Braciszku, mówiłem ci, że ta lodówka opustoszeje, ale tobie się wydawało, że to nie powód, żeby znaleźć pracę i żyć na własny rachunek. Mam nadzieję, że się nie pogniewasz, ale nie chcę tu widzieć twojego bezrobotnego tyłka. Powtarzam to od 4 lat. Twój brat. A tak przy okazji, wybyłem z miasta, bo strasznie tu gorąco i wszystko się wali. Cieszę się, że nie muszę wlec cię ze sobą. Miłej zabawy z żandarmami. No, bezrobotny tyłek, to tak a propos uchodźców. Właśnie, to jest odcinek, który wyjdzie... Ja go nagrywam w sobotę, czyli 19 chyba, tak? Już sobie zerknę, bo nie ogarniam. Tak, 19 września jest, godzina 4:30. Jutro z rana jadę na urlopa, a wy ten odcinek prawdopodobnie widzicie w niedzielę. Nie wiem, jak się sytuacja z uchodźcami tam, że tak powiem, rozwikłała, ale to a propos nich. Naprawdę, nie mam nic przeciwko uchodźcom, ale uchodźcom, a nie imigrantom, którzy tylko siedzą na socjalu. Dobrze, w sumie to jest jedyny dobry w tym momencie motyw, że my nie mamy socjalu jako Polska. No, gdzie po prostu Polacy, kurde, na Ukrainie dalej czekają na ten, żeby ich ściągnąć do Polski, gdzie tam było napisane, że będą za darmo sprzątać ulicę, nie? Ty kurde. Zaraz, bo ja nie wiem, gdzie jestem, pewnie. No, przeładowywuj. Dobra, nie będę na niego marnował. Zaraz, bo go znowu przejadę, gdzie on tam jest. Tam. Dobra. Co mi możesz powiedzieć o tej twierdzy? No dobra, to jest wreszcie chyba jakiś inny ogar, którego można zastrzelić po prostu. Jako, że mamy full magazynek, znaczy już ulepszony na maksa, to mega. Silna obrona przedpola, użyj samochodu, żeby dostać się do pierwszej części obozu. W obozie znajduje się złombulans wypełniony ładunkiem. A złombulans to jest ten, co ma dużo, chyba 500 złomu na pokładzie. Dobra, tam trzeba się dostać. Znaczy, w sumie tą obronę przedpola ja chyba rozwaliłem, bo ostatnio tutaj przejechałem i po prostu sobie poniszczyłem to wszystko, więc wydaje mi się, że nie powinno tu już być nikogo, ani nic. No właśnie, nie ma nikogo. What the f... No jak widzicie, spokój, cisza. I tutaj dojechałem i już nie wiedziałem, co się dzieje dalej. No co ja robię? Potężna konstrukcja. Nie to, nie. Tu nie samouczki, gamma. O. Teraz widać.
Myślę, że po amunicji ewentualnie tu przyjdziemy. Jest w ambulans, proszę bardzo. Kurde, fajnie tu może być. Bo takiego, kurde, jeszcze nie widziałem. Takiego obozu. 2 na 11. Tego trzeba szybko dziabnąć, bo on ma te patyczki wybuchowe. A w ogóle był obóz, gdzie fale przychodziły tych, kurde, przeciwników. Było ich chyba, nie wiem, z 40 przynajmniej. Tak, nie wiem, po 12 fali. Poważnie. Ale dobrze, by były właśnie te wybuchowe patyczki. Jakoś tam się one nazywają. I po prostu jak dziabniecie, wiecie jak jest, nie? Że się dziabie typa. I potem on, no wbija mu w tego, w pierś ten patyczek, nasz wybuchowy. Nie, to nie zadziała. No i go kopię, żeby poleciał dalej, także paru typa tak załatwiłem przy okazji. Może tutaj będę miał okazję zaprezentować. Później amunicja. Później się może przydać. O, właśnie tak. I on tam poleciał w tłum innych. Także mega. Ale to też jest mega, słuchajcie. To jest fajny fort. Wreszcie inny taki... Nie na powietrzu, o. Ogólnie te forty fajne są. Są naprawdę, jeżeli ktoś gra w RPG, to naprawdę tutaj mnóstwo inspiracji. Wiem, że tam ominąłem. To nie jest insygnium? Jest. Z pięciu. No dobra. To było to. To jest 5 z 11. Tam coś jest? Chwila. Nie. Dobra. Oczywiście idziemy do tyłu. Standardowo. Cyk, 7 złomku. Tam jest insygnium. Dwa. Złomek. 8. Chyba tędy zejdę, nie? Czy nie? Kurde. Ale za. Co tu coś tu było? A! Dobrze jednak, że zszedłem, bo bym, kurde, ominął. A tak jest szansa, że będę miał wszystko. No, to jest ostatni obóz Ogara, także. Znaczy, jeszcze są obozy, chyba. Tu jest obóz jeden, tu jest drugi, tu jest trzeci, czwarty, piąty. Na dole nie powinno być. Szósty. I chyba tyle. No, ewentualnie tu może coś.
Także 6 obozów jeszcze jest. Ale myślę, że na obozy już nie będę was brał, bo... No bo to, kurde, powtarzalne jest. Już nic nowego takiego jakby się dziać nie będzie. A tutaj natomiast jest ogar, zwany detonatorem. Może być ciekawie. Może mieć jakieś przy sobie rzeczy, wiecie, obwieszone jakimiś, kurde, dynamitami. I będzie można go skurczybyka... Jest, kurde, wrzaską tylko. Zanim ja tam do ciebie pójdę... Nie, to jest chyba to na dole. Tak mi się wydaje. Tak, tamtędy się chyba wchodzi. Nie ogarniam, nie wiem, gdzie jestem. O! Dobra. Aha, tu jest ta... Nie, nie, nie! sobie rękę przestawiałem i ten... I dotknąłem. Tutaj... Nie, no, tu był ten pojedynczy typ, nie? Tędy się szło. Żeby iść chyba dookoła. Tak, dobra. Nowy wróg, detonator. Dobra, idziemy na zadymę. 6 pocisków mam. To niedobrze. Gdzieś tu była chyba ta skrzyneczka z amunicją. Wolałbym mieć 7. O, o, o. Nie, tu byłem. A to było to, co powiedziałem, że trzeba iść do tyłu. Tu jest, dobra. Elegancko. Jeszcze do grzmotu. Dodatkowy kapiszon grzmotu. Dobra. Oho! Oczywiście wszyscy tak samo wyglądają. A, oni mają różne te kolory. Dlatego dopiero teraz się skapnąłem. Powiedziałem, że złoty jest, nie? Do odblokowania. Gdzie jest śmieszny ten? Laskun. Co tu się dzieje? Spokojnie sobie pozbieramy. Tak.
No walnij go! Z tym, z tego... Ja pier... Z tego noża. A co? Świetnie. No... Pierdolę. Zero, kurde, rodzaje z modzie. Zero, kurde, różnorodności tych, kurde, ogarów. No chociaż gdyby... No bo wiecie, są różne te inne te... Tak zwane... No rodzaje tych przeciwników, to już mogli z któregoś innego brać, a nie ciągle to samo, nie? Bo jesteśmy u spojówki, cały czas pamiętajcie. Także tutaj jest dwójeczka. No i jak obniżymy do dwójki, to mamy dostęp do tych ostatnich ulepszeń Magnum Opus, które to Magnum Opus było chyba nie to, nie, no to wiadomo też nie, chyba ostatni ten, tak, i chyba strzałowe zawieszenie prawdopodobnie. No dobra. Mamy kolor karoserii, złoty. No dobra, no. Przez chwilę tak pojedziemy, ale... Ale tylko przez chwilę. Dobra, tu jest dostęp do jakichś tych. Nie mam, kurde, jednej nie, dwóch insygniów nie ma. Tu jest jedna. Elegancko. Jeszcze jedna się przydała. Nie wiem, czy będzie gdzieś tu. Czy raczej ominąłem ją w tych zakamarkach. Myślę, że mogłem pominąć. Z tego względu, że tu jest dużo różnych dróg. Nie. Coś mi spadają klatki, nie wiem czemu. Nie mam nic odpalonego. 54 klatki, masakra jakaś. Tu już się ci zadomowili. No dobra. No tak w sumie rzucał okiem tylko. Zazwyczaj udawało mi się to wszystko znaleźć. Jeszcze żadnego obozu jakby nie opuściłem. Bez 100%, nie? Może gdzieś na wejściu? Tam, gdzie samochodem naszym Magnum Opus się przedzierałem. Nie, no to jest to przejście. Tu sobie ci są. O! Dobra. No właśnie, tak myślałem, że gdzieś na początku. Także mamy stówkę. Zrzut. I dzięki temu mamy wszystkie obozy ogarów. Dobra, ty się przesuń. Wezmę jeszcze amunicję, może się przydać po drodze. No dobra, kochani, ja sobie jadę z naszym złomkiem. No i do zobaczenia, kurczę, w poniedziałek w kolejnym odcinku z Mad Maxa. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to ocencie film. Oczywiście komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. No i do zobaczenia. Wow, uwaga!
się rozpierniczy, to zaraz będzie słabo. Dobrze, ten wóz można naprawiać. Tam za ileś złota, ale... zwanego złomem. Ale zobaczymy. Dobra, koń. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa.